Witam wszystkich, z tej strony Sarcza, wy oglądacie 101 odcinek naszej serii Zagrajmy w The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Jesteśmy w trakcie przechodzenia wątku fabularnego, tym razem tutaj w regionie Lanayru i mamy wątek kolejnej anomalii. Tym razem chodzi o zanieczyszczenia, szlam, który wydobywa się gdzieś z podniebnych wysp i spada prosto na terytorium Zory. Naszym celem w tym momencie jest spotkać się z księciem Sidonem, którego poznaliśmy już w poprzedniej części serii. No i tak się składa, że znajdujemy się już na miejscu, gdzie tego właśnie księcia możemy spotkać. Tak więc idziemy na rozmowę z nim i zobaczymy, co będzie w stanie powiedzieć. Tutaj widzę też, że mamy jakąś notkę, no ale zacznijmy od rzeczy najważniejszej póki co. Sidon był zawsze taką serdeczną postacią, która cieszyła się na widok Linka. Link, minęło zdecydowanie zbyt dużo czasu. Słyszałem, że zaginąłeś i cały czas się o ciebie martwiłem. Cóż takiego mogło się wydarzyć? No! Pomyśleć tylko, że coś takiego miało miejsce pod zamkiem Hyrule. No bo przed chwilką oczywiście Link wszystko wyjaśnił, tylko wiadomo, kiedy Link coś mówi, no to my tego nie słyszymy. No i po tym wszystkim nagle w tajemniczy sposób obudziłeś się na podniebnej wyspie? Niebo. Czy to jest możliwe, że niebo jest kluczem do rozwiązania wszelkich zagadek? A, przepraszam cię. Właściwie to zastanawiałem się już od dłuższego czasu, czy te podniebne wyspy mogą być źródłem spadającego szlamu. Dlatego właśnie wyznaczyłem historyka Zory, żeby zbadał pewne ruiny i wszystkie historyczne dokumenty, które są powiązane z niebem. Jeśli o mnie chodzi, no to niestety nie mogę teraz opuścić tego miejsca, ale jestem za to odpowiednio wykwalifikowany, żeby poradzić sobie z tutejszym szlamem. Widzisz, stary przyjacielu, to miejsce to jest główne źródło wody, która wpływa do całego terytorium Zory. Dlatego właśnie muszę wykorzystać moje moce manipulowania wodą, żeby oddzielić szlam od naszej wody, tak żeby ją po prostu oczyścić. Gdybym tylko odpuścił, wtedy cała woda może wpłynąć zanieczyszczona do naszego domu, no i wtedy wszyscy będą cierpieć. Dlatego właśnie nie mogę sobie pozwolić, żeby opuścić to miejsce, niezależnie od tego, jakie bym miał powody, żeby to miejsce opuszczać. Powiedz, Linku, czy to nie wygląda tak, że aktualne miejsce pobytu księżniczki Zeldy, wszystko co jest z tym związane, może mieć jakiś związek z podniebnymi wyspami i z ruinami? Jeśli tak, no to być może powinieneś pójść i porozmawiać z naszym historykiem, Giotto. Ma już na karku sporo lat, no ale to jednocześnie pobłogosławiło go wielką wiedzą. Jest całkiem możliwe, że być może on dostarczy ci sporo cennych informacji. W tym momencie powinieneś się móc odnaleźć Giotto, który prowadzi swoje dochodzenie przy jeziorze Toto. Tak przy okazji, mam nadzieję, że wiesz, jak bardzo się cieszę, widząc cię z powrotem.
po tak długim czasie naszej rozłąki, mój najdroższy przyjacielu. Odwiedź mnie kiedykolwiek tylko chcesz. Twoja obecność zawsze jest tutaj mile widziana i doceniana. No dobra, czyli teraz musimy spotkać się rzeczywiście z tym historykiem. Toto Lake, czyli właśnie jezioro Toto nas interesuje. Spójrzmy na mapkę. A, tylko jest mały problem. Tu jest Lulu Lake, ale... okoliczne jeziorka nie są za bardzo oznaczone, więc nie wiemy. Tu jedynie tylko. Ciekawe, czy on by powiedział coś więcej. Mamy też profil Sidona. Syn króla Dorefana. Entuzjastyczny przedstawiciel Zory z odpowiednim zacięciem dla sprawiedliwości. W pojedynkę chroni terytorium Zory z wielką pasją. Jego starsza siostra, czempionka Mifa, walczyła z Ganonem 100 lat temu. Link zasłużył na jego całkowite zaufanie, kiedy współpracowali, by ocalić to terytorium wiele lat wcześniej. Teraz Sidon uważa Linka za swojego najbliższego kompana. To nie wiem, czy jeszcze spróbować z Sidonem pogadać, jeśli tak zachęcał nas do tego. A, czy to nie przypadkiem zbroja Zory? Faktycznie mamy ją teraz założoną. Ta zbroja idealnie pasuje do ciebie. No i jestem pewien, że pomoże ci w twoich poszukiwaniach, księżniczki Zeldy. Yes. Skoro już mowa o zaginionej księżniczce, jest możliwe, że coś, co wiem, może być dla ciebie użyteczne. Jeśli tylko chciałbyś się o cokolwiek zapytać, nie krępuj się i po prostu daj mi znać. Dobra, możemy jeszcze dopytać o Giotto, no ale to już poruszaliśmy. Tutaj jeszcze kwestia tego szlamu. To jest naprawdę wielkie brzemię, wielki kłopot. Staram się korzystać z mojej umiejętności manipulowania wodą, żeby oddzielić czystą wodę od szlamu. No dobra, to on też jednak się tutaj powtarza. Już to mówił wcześniej. No to jeszcze Yona, twoja narzeczona. Lady Yona, ona od dziecka była moją najdroższą kompanką, a nawet kimś więcej. W tym momencie jest moją narzeczoną. Był swego czasu taki moment, kiedy widzieliśmy się dość często, no ale życie spowodowało, że później widzieliśmy się nieco rzadziej. Czas spowodował, że trochę się od siebie oddaliliśmy. Wspominam nasze dni dzieciństwa z dużą radością, no i w końcu pewnego razu przybyła tutaj po raz pierwszy od dłuższego czasu. Muszę jednak przyznać, że z tego czasu, kiedy tutaj przybyła, no to zachowywałem się dość dziwnie w jej pobliżu. No i w związku z aktualną sytuacją ledwo ze sobą rozmawialiśmy, od kiedy przybyła tutaj. Bardzo mocno nam pomogła w radzeniu sobie ze szlamem. Jestem jej wdzięczny za to, co robi, za jej dobroć. Ale to wynika z tego, że oni teraz, kurczę, są narzeczeństwem i nie gadają ze sobą za dużo? Dobra, to będzie wszystko w takim razie. Dobrze było cię znowu widzieć, Link. Jeśli chcesz czegoś, to zawsze jestem tutaj dla ciebie. Dobra. I teraz tak, jeszcze ta notka tutaj mnie interesuje. Okej, mamy jakiś raport ochrony Mifa Kurt, czyli tego sądu Mify. Każdego dnia ten szlam nigdy nie przestaje spadać z nieba. Dzięki ciągłym staraniom księcia Sidona, woda, która wpływa na terytorium Zory, jest cały czas czysta. Ale jednocześnie droga do jeziora Toto i do Dunmy jest całkowicie pokryta szlamem.
Jeśli chcesz kiedykolwiek tam się wybrać, pamiętaj, żeby zabrać ze sobą dużo wodnych owoców. A dobra, czyli taka wskazówka. Spoko. Dobra, zróbmy tak na początek, że dostaniemy się tutaj do kapliczki, no bo przyda nam się oczywiście kolejne miejsce szybkiej podróży. Co ciekawe, tutaj też musimy sobie odblokować przejście. Tylko teraz tak, według najczęściej używanych, ale będę musiał tutaj właśnie używać częściej tej galaretki wodnej, bo to nam pozwala właśnie bardzo łatwo usuwać ten nieszczęsny szlam. I teraz tak, jeszcze sobie odznaczę to. No i teraz możemy wchodzić do środka. Mid-Air Perch. Czyli nawiązanie do tych platform w powietrzu. Ciekawe. Możemy, jak rozumiem, to złapać. Okej. No dobra, jeśli to rzeczywiście działa w powietrzu, to możemy to ustawić w ten sposób i teraz dostać się na górę. A to ciekawe, bo jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Czy to oznacza, że ja takie platformy prędzej czy później też będę mógł sobie przenosić? Bo wiecie, tak jak tutaj mamy przecież te określone jakieś rzeczy od dawnej rasy w tych kapsułach, to może właśnie i te platformy będą prędzej czy później. No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, tu jest przepaść i teraz mamy pewien problem, bo... A, tu jest jeszcze to. Okej. Jeśli to się unosi w powietrzu, to czy to oznacza, że... A nie, jednak nie da rady. Kurde. Na szczęście pojawia się to ponownie. To jak to ustawić w powietrzu? Ciekawe. Myślałem, że to się uniesie w powietrzu na spokojnie. A, chyba, że to trzeba aktywować. Tak, zdecydowanie. Dobra. Czyli teraz to ustawimy. O. Mam nadzieję, że będzie działać przez cały czas, bo w tym momencie można by było z tego zrobić most. W ten sposób nawet. Okej, i przedostaniemy się na drugą stronę. No i spoko. Teraz tutaj się jakoś dostać. Aha, czyli z powrotem sobie zabiorę chyba. Jeszcze mamy drabinkę, ale chyba nie ma tej skrzynki. Nie widziałem, żeby coś było. Ciekawe, po co tutaj to jest. Po drugiej stronie też niczego nie ma. Dobra, czyli chyba to muszę zabrać ze sobą, jeśli chcę się dostać na drugą stronę. Teraz, czy w ten sposób damy radę? Czy będzie troszkę za daleko? Dla pewności przesunę jeszcze kawałek. O, nawet możemy jakoś tak to ustawić i będzie chyba ok. Proszę bardzo. I teraz na górę. Pytanie, czy dalej będziemy tego potrzebować. No tutaj są kolejne platformy. Tam na górę, kurde, bym się chyba chciał dostać. A, tu jest jeszcze. Chciałem dostać się na górę, żeby poszukać skrzynki, ale w takim razie chyba niczego tu nie ma. Teraz zobaczymy. Nie no, nie ma tutaj absolutnie niczego, więc... Na spokojnie możemy to zostawić. No ale tam się dostaniemy w podobny sposób. Czyli najpierw umieścimy to wysoko. I teraz... Jak najbardziej, jesteśmy przed skrzynką. Pięć strzał tylko. A, dobra, tam jest kula potrzebna, żeby otworzyć drzwi. Kula jest tutaj. Czyli trzeba by ją tutaj przetransportować. Tak myślałem, że to jest, kurde, coś w tym stylu. Tylko teraz właśnie, mogę to cofnąć? Bo owszem, są kolejne platformy, ale już zachowajmy sobie tą. Dobra, czyli to chyba nic prostszego. Jeśli mogę się tutaj ustawić razem,
To przykleimy sobie na spokojnie. Proszę bardzo. I teraz wystrzelimy po prostu. Bez większych problemów. Mamy to. Dobra. Po takim czasie, kurczę, jeszcze dostaliśmy jakąś nową mechanikę, której wcześniej nie było. No i to tyle. Opcjonalna skrzynka też otwarta. Wyzwanie zakończone. A przy okazji będzie punkt szybkiej podróży. No i oczywiście kolejne światło błogosławieństwa. Wiadomo, że od poprzedniego odcinka, kiedy maksymalnie ulepszyłem wytrzymałość, no to teraz te światełka wykorzystujemy tylko i wyłącznie po to, żeby rozwijać zdrowie. Czyli po prostu dodawać kolejne serduszka. No dobra, czyli teraz idąc dalej tą misją fabularną, mamy rzeczywiście udać się do Toto Lake, czy do jeziora Toto, jak kto woli. Mamy tu jeszcze kogoś, z kim można by było pogadać, może się czegoś więcej dowiemy. Riban znowu coś kombinuje? Czy właściwie narzeka, może coś w tym stylu? Jego jedyna córka, Dunma, jest w tym momencie wysłana pojedynczo na jakieś zadanie. Mogę zrozumieć, dlaczego się martwi. Ale Dunma ma już ponad 60 lat. Owszem, nadal jest tylko dzieckiem, ale jednocześnie jest pierwszorzędnym żołnierzem. No pamiętajmy, że przedstawiciele tej rasy żyją setki lat, więc ktoś, kto ma 60 lat, rzeczywiście jest przez nich traktowany jak dziecko. Jako prawdziwy weteran, on naprawdę nie może w tym momencie zaprzątać sobie więcej głowy, tylko dlatego, że jest rozdzielony ze swoją córką. No dobra, no to można by było z nim jeszcze też pogadać. Jest to pewna wskazówka. Pomyśleć, że moja córka została wybrana, żeby dołączyć do grupy badającej ruiny. A, to widzicie, czyli pewnie jest razem z tym historykiem. Później będę musiał szybko złożyć jej wizytę. O, przepraszam. Nie zauważyłem cię. Jeśli masz jakieś pytanie, zrobię wszystko, żeby ci odpowiedzieć. Dobra, lecimy po kolei. Najpierw ruiny. Ups, mam nadzieję, że nie słyszałeś, jak gadam do siebie. Cóż, widzisz, moja córka Dunma została wybrana do dołączenia do zespołu badającego ruiny. To jest całkiem duży zaszczyt. Zajmuje się ona ochroną historyka Giotto, tam przy jeziorze Toto. Jednak jest tam zupełnie sama. Zasłużyła sobie oczywiście na to, za sprawą tego, że pomagała przy oczyszczaniu tego szlamu na terytorium Zory. No ale mimo wszystko nadal jest praktycznie dzieckiem, nie ma nawet jeszcze 100 lat. Ale też spójrz, co była w stanie osiągnąć w tym czasie. Jestem taki dumny. No dobra, czyli spojrzeli się w tamtym kierunku. Gdzieś tam będziemy musieli ruszać. Możemy jeszcze zapytać o księcia Sidona. Książę Sidon jest mocno zajęty ciągłym oczyszczaniem wody, która została zanieczyszczona przez szlam. Wszystko to dzięki jego niezwykłej zdolności, dzięki której nasze terytorium może być niejako ocalone przed jeszcze większym niszczycielskim działaniem tego szlamu. Niestety jednak nie może on opuścić tego miejsca pracy, no bo inaczej nasze miejsce zamieszkania popadnie w ruinę. Gdybym tylko ja posiadał jakąkolwiek moc, by kontrolować przepływ wody, wtedy mógłbym jakoś pomóc naszemu dzielnemu księciu. A gdzie my jesteśmy?
patrząc na ten szlam, który wciąż zanieczyszcza wodę, to jest właściwie ostatnie miejsce z czystą wodą dla naszego terytorium. Ej! Spójrz, widzisz to? Ten przylądek, nasza statua, czy nasz posąg Mify, czempionki Zory, tam się właśnie znajduje. Dlatego właśnie nazywamy to Sądem Mify. Proszę, ochroń nas w potrzebie. To jest właśnie modlitwa, którą moje serce wygłasza, kiedy jestem blisko statuły czy posągu Mify. O, wybacz, ale chyba troszkę mnie poniosło w trakcie rozmowy z tobą. Zajmę się już dalszą ochroną księcia Sidona. A. Nasz książę nie może opuścić tego miejsca, ale nie martw się. Obiecuję, że będę go chronił za wszelką cenę. A właśnie, no tam jeszcze bym się wybrał w takim razie, bo pamiętajmy, że mieliśmy właśnie chyba przy tym posągu znaleźć też rybkę. Starożytna arowana. No wprawdzie już mieliśmy takie rybki, nie jest to potrzebne jakoś bardzo mi, ale z ciekawości też zobaczę, co tam się znajduje oprócz samego posągu, znanego przecież już z poprzedniej części. Jeszcze mamy tutaj żabki, między innymi, ale też i kraby. No, bo za chwilkę właśnie się mi Link zmęczy. No i proszę, jest ten posąg. I pytanie, czy te rybki? Tak, są tutaj widoczne jak najbardziej, patrzcie. A, już zaczyna, kurde, uciekać. Nie ma tak łatwo, co? Dobra. Właściwie to, kurde, ja niepotrzebnie może strzelam w jedno miejsce, zamiast po prostu na przykład elektryczną strzałę wypuścić. Może nawet byśmy spróbowali to zrobić? Tylko wiecie, w tym celu musiałbym sobie tutaj coś konkretnego wykorzystać. Według najczęściej używanych. No teraz, kurczę, już też nie jestem pewien. To będzie ok. Wow! Świetnie po prostu. Nie myślałem, że to będzie aż taki zasięg, że sam oberwę. Ale faktycznie, no są tutaj te rybki. No ale co, zdobyłem 3 i to wszystko właściwie. Czy możemy jakoś wejść w interakcję z tym posągiem? Chyba nie. Ewentualnie pogadać z tym gościem. Pokażę jeszcze wam to na zbliżeniu, jak się to prezentuje. W The Legend of Zelda Breath of the Wild nawet mieliśmy wspomnienia, w których widzieliśmy, jak Mifa rozmawia z Linkiem. Wow, zastanawiałem się, kto to może być i okazuje się, że to nikt inny jak sam Link. Widziałeś może, jak bardzo góra Ploymus się zmieniła? Teraz mamy tutaj niezwykłą statuę, czy posąg Mify. Z tego miejsca ona opiekuje się ludem Zora, tak jak zawsze to robiła. Możemy przetrwać ten cały szlam, ponieważ wszyscy się starają, no i też możemy to przetrwać dzięki temu, że Mifa nas tutaj chroni. Dobra, czyli to by było chyba na tyle. Liczyłem, że na samej górze może znajdziemy, kurczę, jakiegoś koroka, ale nigdzie tutaj nie widzę, żeby coś takiego miało być. Ewentualnie jeszcze jest szansa, że możemy się wspiąć i wtedy zdobędziemy koroka, ale nie wiem, czy mogę aż na to liczyć. Ciekawe, czy tak się właśnie wdrapiemy. Tutaj chyba jednak będzie ciężko. Nie, bo gdyby to było możliwe, to już byśmy widzieli jakąś oznakę, że jest tutaj ten korok, a tak, to niestety. Dobra, lecimy. Chyba jeszcze wykorzystam fakt, że mamy tutaj ognisko i prześpię się do rana, bo będzie robiło się ciemno, widoczność może być ograniczona. A chyba jednak mi tutaj zależy, żeby podziałać trochę za dnia, mimo wszystko. Tylko teraz tak, musimy to umieścić blisko. I teraz wybrać sobie odpowiedni miecz. Proszę bardzo.
No i odpoczywajmy. Właśnie do poranka będzie godzina 5 i wtedy będziemy mogli ruszyć na poszukiwanie tego historyka. No a przy okazji sorki tego gościa, którego spotkaliśmy. Czyli kurczę, wydaje się, patrząc na mapkę, że to jakoś na wschód muszę wyruszyć. Czekajcie, bo to był ten gość. On pokazywał po tej stronie. A, czyli jednak to by było na zachodzie? Tu już sam nie wiem. A tu jest! O kurde. To jednak było to nazwane, Jezioro Lulu. To ja tego nie zauważyłem wcześniej. Może dlatego, że... Nie no, jest to widoczne. Jak ja mogę tego nie zauważyć, naprawdę? No dobra, nieważne. Grunt, że i tak mieliśmy dokładną informację. Czyli widzicie, ja tędy sobie jak najbardziej przechodziłem. No tak, przecież tutaj gdzieś po drodze nawet atakowali mnie jacyś przeciwnicy. Tam mamy wieżę. Jest też kapliczka, ale nie wiem. A, już taka, którą sobie oznaczyłem. To jest chyba kapliczka. Niewykluczone, że przy kolejnej stajni. Bo też mam coś tam oznaczone w pobliżu. No ale dobra, tak patrzę, czy jest tutaj coś jeszcze po drodze. Chyba nie, więc lecimy jak najdalej. Gdzie byli ci przeciwnicy, których mogłem zaatakować? To było chyba tutaj. Więc możemy jeszcze w sumie zawalczyć, bo to... A patrzcie, jak się dopiero pojawiło w tym momencie. Trochę późno, ale okej. Dobra, to zawalczymy rzeczywiście. To nie będzie takie proste pewnie, ale... Możemy tutaj troszkę sobie pomóc. Zaczynając od jednej rzeczy. Tutaj jeden wybuch. Zaraz drugi wybuch od razu. O nie, to nie to. Kurde, jeszcze raz muszę trafić. Dobra. Kolejna sprawa, może tutaj trafię. Tak jest. Kto jeszcze? Tutaj. Kolejny. Na razie wystarczy chyba. Ale ładnie podziałaliśmy, trzeba przyznać. Tylko teraz muszę sobie zmienić broń. No i ciśniemy. Oj, żebym kurde nie przesadził też. Czy ja mogę wam jeszcze zrobić zdjęcie? Nie, tu już są przeciwnicy, których oznaczałem. Dobra, 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 za chwileczkę mi się zniszczy broń. Nie wiem, coś mnie trafiło z tyłu jeszcze? Kurde, najgorsze jest to, że on tam spadł. Nie wiem, czy będzie w stanie tutaj wrócić. Wolałbym, żeby tutaj przyszedł, żebym ja nie musiał schodzić. Ale ktoś tu jeszcze mnie atakował. Oczywiście, że tak. Tu jest ich więcej, zdecydowanie. Dobra, na szczęście ten tutaj będzie za chwilkę przeze mnie pokonany. Jezu, jeszcze wpakowałem się na jakieś kolce. Po prostu świetnie. Więcej owoców wodnych, które też się przydadzą. Pomijając oczywiście fakt, że mamy też tutaj te galaretki czuczu wodne. Ale zbierzmy jak najwięcej rzeczy, które tutaj upadły. Dobra, tutaj to będzie z grubsza wszystko, ale idziemy dalej walczyć w takim razie. Skrzynkę widziałem chyba tutaj na górze. Czy to było jeszcze w innym miejscu w końcu? Dobra, załatwiony. Nie wiem, czy teraz specjalnie tutaj do niego schodzić, zbierać te rzeczy. Możemy zabrać. A ciekawe, czy jego łuk jest nie najgorszy. Chyba będę musiał to sprawdzić. Tutaj mam to. 14 punktów. No dobra. Nie wiem, czemu ja ten łuk tutaj mam. Niespecjalny. Weźmy tego Lizala. Czyli łuk Lizalfosów. Dobra, kolejny załatwiony. No i jeszcze możemy spróbować z powrotem dostać się chyba tutaj na górę. O właśnie, tak damy radę, bo chciałem się upewnić, czy nie ma tutaj przypadkiem jednak jeszcze tej skrzynki jakiejś. Tylko, że ona chyba się otworzy, tak, dopiero się otworzy jak pokonam wszystkich. A został mi jeszcze przynajmniej jeden gość. Trafiony, ale nie, tutaj będę musiał chyba dłużej go poatakować troszkę. Dobra, na razie wystarczy. O nie! Spadaj, spadaj, Link. Teraz wyciągamy jakąś konkretną broń. Może być ta.
Dobra. Mamy jakiś lepszy łuk. I nareszcie. Nareszcie się, kurczę, doczekałem. No i teraz możemy wchodzić. Dobra, chyba już nawet nieco szybciej będzie, jeśli tak się wdrapie. Tu jeszcze coś. Jedna strzała. Dobra, i to. O! Kurde, bumerang Lynela. To jest niezwykła rzecz. Lynel to jeden z silniejszych wrogów w tej grze. I w poprzedniej zresztą też. Jeszcze nie walczyliśmy tak naprawdę w tej odsłonie. Tak do tej pory się trochę obawiałem tego starcia, ale w sumie teraz jak mamy różne gadżety, chyba moglibyśmy sobie poradzić. No i co? Widać tutaj, kurczę, tego historyka? Nie widzę, bo to jest taki charakterystyczny punkt. No patrzcie. To jest w ogóle ciekawe też, że mieliśmy tą wzmiankę o tym, że nie możemy się z użyciem tej zbroi po czymś takim wspinać. Czyli rozumiem, że gdybyśmy oczyścili to, to wtedy spadałaby woda i wówczas moglibyśmy wejść na górę do tych podniebnych wysp. Niewykluczone, że w normalny sposób też tam jakoś można przejść, na przykład wybijając się z jakiejś wieży. Ale to jest ciekawa opcja, którą można by było w przyszłości zbadać jak najbardziej. No patrzcie, to jest to jezioro, tak? Tak, jak najbardziej. Ja niestety, ale nikogo nie widzę. Tam mamy przeciwnika tylko. Tam też jakiegoś Lizalfosa. O, tu jest ktoś, dobra. Bo już zacząłem mieć wątpliwości. Nigdy nie zrozumiem sposobu działania historyków. Dlaczego on nie może być bardziej ostrożny? O rany. Mam nadzieję, że nie podsłuchałeś tego, co mówiłam, narzekając tak sama do siebie. To nie tak, jak myślisz, naprawdę. Giotto ciągle wchodzi w interakcje z jakimiś niebezpiecznymi przedmiotami. Kiedy tylko wyrażam jakiś sprzeciw, wtedy on nalega, że to jest niezbędne do kontynuowania jego badań. To sprawia, że trochę trudne jest dla mnie kontynuowanie mojej pracy jako osoby, która ma go chronić. Dlatego właśnie oddałam się tutaj chwili, żeby ponarzekać troszkę na niego. Dobra, zapytajmy o ruiny. Racja, widzisz może to wejście tam? Ten klif się trochę podniszczył w wyniku działania przewrotu i to spowodowało, że odsłoniły się te starożytne ruiny. Książę Sidon natychmiast zlecił mi... Właściwie nie mi, ale natychmiast zlecił dokładne badanie. Giotto jest historykiem, więc tego typu sprawy to jego specjalność. Był niesamowicie podekscytowany i kompletnie zafiksowany na punkcie tych ruin. No dobra, to pójdziemy tam, jeśli jest szansa. A faktycznie tam kogoś mamy. Jeśli to jest Giotto, no to pogadamy z nim. Dowiemy się szczegółów. No, witam cię. Ta dostojna prezentacja. To pismo wygląda jak fale na wzburzonym morzu. Niezwykłe. Ta starożytna tablica była zapisana przez naszych przodków z ludu Zora. Z dawnej przeszłości i tablica została tutaj pozostawiona dla nas, żeby to odkryć. Tylko trochę zniszczona ta tablica, kurczę. Stań na ziemi podniebnej ryby. Kropla, wodny most. Nie mogę tego rozszyfrować. A, Link. Przepraszam, byłem zanurzony w rozmyślaniach. W każdym razie mam pewne wieści. Odkryłem coś niezwykłego.
To zdecydowanie jest tablica kamienna, należąca kiedyś do starożytnych przedstawicieli ludu Zora. W dodatku jest tutaj jakiś tekst, który nawiązuje do nieba. Jednakże tablica jest zniszczona i w związku z tym nie mogę odczytać całego tekstu. Bardzo bym chciał zobaczyć pełen tekst, no ale niestety obawiam się, że moje płetwy są tutaj związane. No proszę, czyli będziemy musieli co, poszukać tego, co tutaj zostało zniszczone? Zobaczymy. Mam nadzieję, że jest tutaj opcja, żeby... A właśnie, może górą przejdziemy, bo chciałem w sumie Ultra Hand odpalić, ale może górą przejdziemy i się wtedy jakoś rozejrzymy. Tutaj niestety niczego nie ma oczywiście w pobliżu, ale jeśli mogę się dostać na górę, to będziemy mieli dobry jakiś punkt widokowy. Mam nadzieję, że chodzi o to, aby jakieś kolejne części tej tablicy odzyskać, no ale niestety tutaj średnio coś takiego widać, chyba że... Ej, a ona tutaj nie stała wcześniej? A teraz zniknęła? Już nie wiem. A tu jest coś. Okej. Pytanie tylko, czy to jest całość, czy dopiero pierwsza część. Dobra, nie będzie problemu. Możemy od razu zadziałać. No, ale kurczę. Teraz dopiero zadziała. Ej, to wydaje się być już odpowiednia wielkość chyba. Teraz zobaczymy. No chyba tak, tylko trzeba to jeszcze oczywiście dopasować w ten sposób. Co to jest? Kamienna tabliczka. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Link, muszę ci podziękować. O, niesamowite, w końcu mogę to odczytać. Tak, naprawdę mogę to zrobić. Stań na ziemi podniebnej ryby i podziwiaj wzniosły widok. Wśród unoszących się skał czeka na ciebie kropla. Przez tę kroplę wystrzel strzałę ze znakiem króla. Wykonaj to zadanie, a odkryjesz cudowną rzecz. Zobacz na własne oczy miejsce spoczynku wodnego mostu. To, co łączy Zorę z ludem niebios. To jest niesamowite odkrycie. Ten niezwykle istotny tekst właściwie mówi nam, jak wybrać się w stronę nieba. Chociaż, prawdę mówiąc, jedna tajemnica może nas po prostu poprowadzić do kolejnej. No cóż, trudno było jakoś to rozszyfrować, ale kolejna tajemnica chyba się nam tutaj ujawniła w ten sposób. W momencie, jak tekst wspomina znak króla, być może to mieć jakiś związek z królem Dorefanem, czy właściwie powinniśmy to skonsultować z królem Dorefanem? No, mówiłem w ostatnim odcinku, że króla poznaliśmy w poprzedniej części, a tutaj go nie było na sali tronowej. Przypuszczam, że król może wracać wkrótce ze swojego badania szlamu. Czyli już powinien tam być. Proszę bardzo. Nic więcej mi nie powiesz raczej, co? Tak, on tylko powtarza tutaj tę zagadkę. No i sugeruje, żeby udać się do króla Dorefana. Chociaż w pierwszej kolejności to chyba jednak z księciem Sidonem bym chyba pogadał. Aczkolwiek raczej to zrobię w następnym odcinku. Teraz jeszcze tylko zerknę, czy ona coś więcej powie. A, tutaj patrzcie. Oczywiście narzeka na to, że nawet jeśli by poprosiła historyka o to, żeby jakoś wyjaśnił swoje podekscytowanie, no to żołnierz taki jak ja
raczej by tego nie zrozumiał. Możemy zapytać, gdzie jest król Dorefan? Szukasz króla Dorefana? Słyszałam, że jakiś czas temu oddalił się, by badać kwestię szlamu. No ale jednocześnie nie mogę opuszczać tego miejsca, ponieważ stoję tutaj na straży. Na tyle, na ile wiem, no to król Dorefan już powinien powrócić. Okej. No to mówię. Będziemy musieli sprawdzić salę tronową, ale przenieśmy się jeszcze do księcia. I tam zakończymy też odcinek, tak jak to zrobiłem w poprzednim odcinku. Będziemy mogli jeszcze poinformować księcia, czego się dowiedzieliśmy od historyka. No bo jakby nie patrzeć, to w końcu Sidon jako pierwszy nas poinformował o tym, co tutaj Giotto robi. Więc tutaj również, tak jak ostatnio, się z wami pożegnam. Dziękując wam za oglądanie tego materiału. Jeśli wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę i oczekujcie na kolejne odcinki. Cześć!